Hej, hej, hej! Dzieciaki, jestem Popo Smurf i dzisiaj zagramy w quiz. Będą towarzyszyć mi Banano Lidlak. Cześć! I... Cześć, jestem Bruno. I Bruno. Jestem z gangu świeżo. I razem przeprowadzimy sobie quizik. Wygrana osoba wygra emotkę emoji! Jestem gotowy! A więc zaczynajmy. Ja stanę sobie tutaj tak po środku i będę wam zadawać kolejno pytania. No dobrze, a więc najpierw pytanie do banana. Które zwierzę daje mleko? Krowa, żółw czy kaczka? Ja tam myślę, że to będzie... No nie wiem, żółwie takie jakieś wolne są, to byśmy mieli mało mleka na ziemi. Kurczak? No nie wiem. No ja bym jednak z kurczaka chyba jednak nie chciał mleka. Więc to będzie krowa. Tak jest, to poprawna odpowiedź. Teraz pytanie do Bruna. Które ze zwierząt jest najszybsze? Żółw, hipopotam czy gepard? Żółw ma bardzo ciężką skorupkę, więc bardzo ciężko mu by było biegać. A w sumie gepard, on ma takie szybkie cztery kończyny, a w sumie cztery kończyny ma też hipopotam, więc ale trudny wybór. Wszystkie mają cztery kończyny, ale jednak myślę, że gepard jest duży, ale chudy, więc myślę, że on będzie biegać najszybciej. Ostatecznie? Definitywnie. Tak jest! To poprawna odpowiedź. Teraz pytanie do banana Lidlaka. Który z owoców jest żółty i kwaśny? Truskawka, arbuz czy cytryna? No przestań. Ja doskonale wiem, o co chodzi. Ja jestem żółty, więc to będzie cytryna. Tak jest, to poprawna odpowiedź. Teraz pytanie do Bruna. Gdzie mieszka rybka? W klatce? W drzewie? W akwarium? Widziałem kiedyś jakąś rybkę. I one mają płetwy i nie mają nóg, więc na drzewa na pewno by nie weszły. A za to widziałem kiedyś ale ptaszka mają w klatce. Płetwy mają. Wiem, że mają płetwy. I wiem też, że w klatce to żyją ptaszki. A to chyba drogą eliminacji wybiorę akwarium. Tam sobie rybka popływa. O, poprawna odpowiedź. Bananie, pytanie do ciebie. Które ze zwierząt znosi jajka? Świnia, krowa czy kurczak? Ojej, no przecież to banalne. Oczywiście, że świnia. Nie, przykro mi, ale tracisz jeden punkt. To nie jest świnia. No ale jak to nie jest świnia? To jest świnia, ja wiem, że to jest świnia. Lidlak, czego cię nauczyli? Niczego cię nie nauczyli. Ja znam odpowiedź. Ja cię za chwilę nauczę. Ja znam odpowiedź, mogę odpowiedzieć. Nie, ona źle powie, to jest świnia. Mogę odpowiedzieć. Spokojnie, moje dzieci. Odpowie teraz Bruno. Ja wiem, to na pewno jest kura. Niestety, ale jest to poprawna odpowiedź. Przykro mi, Lidlaku. To nie fair. I teraz jest jeszcze moje kolejne pytanie. Czyli będę miał więcej punktów od ciebie. Juhu. A weź się. A po Smurfie, daj mi już następne pytanie. No dobrze. Pokaż oko. Dobrze. No ma takie łatwe pytanie. Takie łatwe pytanie, po prostu to wiem. Nie wiesz,
szczelasz. Szczelasz jak szczeli pszczel. Wcale nie. Źle mówisz, ona źle ma tutaj na głowie. Ona nie jest prawdziwym bananem tak jak ja. No dobrze, spokojnie bananie mój. Posłuchaj, żeby odrobić swoje punkty. Dam ci pytanie za 2 punkty. Który kwiatek jest żółty? Spójrz tu. Ten. Nie, bananie, on nie jest żółty. No to ten. Nie, bananie, on jeszcze bardziej nie jest żółty. No to, co ten? O, bananie, pozostała ci ostatnia odpowiedź. Ojej, już masz 3 ujemne punkty. Nie wiem, jak ci się uda to odrobić. A mężczyzna, ja nie gram, to jest głupia gra, ja stąd idę. To jest super edukacyjna gra, Lidlaku wraca. Ale powtórz to. To jest super gra. Nie jest. Świetna gra. Głupie pytania są. Super pytania. Sam odpowiedziałeś wcześniej na pytanie o kolor żółty i dobrze odpowiedziałeś. Dlaczego teraz sobie nie poradziłeś? Bo to był bardziej żółty, a to nie był żółty, to był żółtorzeźczki. Okej. No to chyba musimy się zgodzić, moi drodzy, że tę konkurencję wygrał banan Bruno. Tak! Gdzie moja nagroda? To jest twoja nagroda. Wedle obietnicy, emoji, emotka. Tylko dla ciebie jest cała twoja. A mogę ją wymienić? Fair. Mogę ją wymienić? To bo ona jest taka fair. Smutna. To nie fair. To ona jest moja. Ona powinna być moja. Wiesz, Lidlaku, gdybyś tak nie krzyczał, to bym ci nawet oddał tą emotkę, wiesz? Bo mi na niej nie zależy. Fajnie jest wygrać, ale nagroda, wiesz co, masz. Mam nadzieję, że dzięki temu będziesz chciał się jeszcze uczyć, wiesz? Dziękuję, Bruno. No chodź, przytul się. A więc, moi drodzy, to by było na tyle. Jak widzieliście, Bruno został nie dość, że zwycięzcą, to jeszcze zwycięzcą został Lidlak. Więc możemy ogłosić, że mamy remis, mimo tego, że Lidlak nie odróżnia żółtego. Ja odróżniam! No dobrze, no to jakiego koloru jest ta emotka? I żółta. Halo? A więc się myliłem, zwracam honor, umiesz odróżniać kolory. Jak widzicie, wszystko dobrze się skończyło i zapraszamy was do oceniania. My się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, 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 pa. Mamy motkę.